Halo, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Sleta na osadzie. W dzisiejszym odcinku gruba akcja, bo dzisiaj akcja kiszonka. Wynająłem sobie przyczepę Metal TK 30 ton, żeby było czym do wożenia. A ścieżka to jest Fendt Katana. 650, oczywiście z headerem 7,5 metra, no bo trochę tej kiszonki mam do robienia. Z kemperem 7,5 metra, o może tak. Miało być co innego. Miała być trochę mniejsza sieczka, nie, ale jednak wyszło tak, jak wyszło. Powiem wam, że zrobiłem nawet niecałe okrążenie na tym polu, a już mam pełną przyczepę miałem. Więc będzie grubo tej kiszonki. Ej, Majster. No ja myślę, że ty nawrócisz. Bo słyszałem, że na to drugie pole się przeładuje, nie? A w kolejnym odcinku będzie tutaj akcja na łąkach. Czemu się zablokowałeś? Co cię tak zablokowało? Nie wiem, co go zablokowało, ale... Nie wiem, czemu się zablokowało, bo tak jakby rura wykryła drzewo, czy co? Nie wiem, ale dusimy oporowo tutaj. Patrzcie, jak to w ogóle zapierdziela tutaj przyczepę, nie? Coś pięknego. Jeżeli ja dojadę do końca tutaj tego paska, będę miał pół przyczepy. Jednak 7,5 metra kemper robi robotę. Siedemnaście ton z przejazdu daje ty. No teraz już wiadomo mniej, no bo dookoła będę kosił. To teraz już będę miał mniej, no ale... Ale 16,5 tony dało z przejazdu. Nie wiem, to... Albo coś jest tutaj zbugowane z mapą, albo tekstura mi się krzątki znowu rozwaliła. Muszę zobaczyć to na oryginalnej mapie, czy mi się ugniata. Się zablokuje, czy nawróci? A, patrz, jednak nawrócił. A, mądry jest, rąbany. Znaczy, ja tu już daleko z nim nie zajadę, no ale... Ale zawsze warto kawałek się przejechać, nie? Wtedy z kolejnym przejazdem już będę miał. Wiadomo, jakbym miał kruka albo kogoś tutaj, na serii, jeszcze, do pomocy do włożenia kiszonki na dwa takie zestawy, to fajnie by było, nie? Fajnie by ta kiszonka szła, no a tak to... Tak to można powiedzieć, że ta kiszonka nie idzie. No ale większej przyczepki też nie chciałem, no bo źle by to wyglądało. Ten metal tech jest taki w miarę niski, a pojemny, nie? Jak już będę te pole tutaj kosił, to będzie dużo lepiej szło. Bo już będę miał trochę... No może nie, trochę bliżej do założenia też będzie, nie? Bo wiadomo, w którym, zależy w którym miejscu będzie pełna przepa, no ale... Szybki wyskok. Aha, nie było na szczęście nikogo. Stwierdziłem, że nie będę po całości rozsypywał tego, tylko od razu walę hałdę do góry. No i tak będę sobie usypywał te sylosy od tyłu do przodu, nie? No nie są zbyt duże, więc nawet... Muszę być tak, że mam nawet za dużo kiszonki zasiane. Za dużo kukurydzy. Ale to jest akurat najmniejszy problem. No i elegancko, dwie przyczepy 60 ton. Fajnie to idzie. O! Dobrze ten czerwony zdążył przejechać, nie? Bo by dostał... Bo by dostał takiego strzała. Dzisiaj mogę nawet godzinę w śniegu robić. Ale Matrixa zarypałem teraz.
Nie, no teraz już będzie trochę mniejsze kółko, nie? O 7 metrów. Dobra, tak sobie stanę i ciekawe, czy mnie złapie. Czy mnie złapie, czy będę musiał się poprawić. Ale powinno złapać. Specjalnie daleko długą rurę wziąłem sobie. Tak krótsza też by była dobra, ale specjalnie wziąłem tą dłuższą rurę. Dobra, nawracaj pan. I jedziemy dalej z tą książką. Szczerze mówiąc, nawet te małe pole, te kukurydzy by mi starczyło na odcinek. Bo jest 7 minuta, a zanim to skoczy, to będzie akurat 10 minut. Tak naprawdę to tylko te pole by mi starczyło. Ale wiadomo, wolę do dwóch pełnych silosów. Jak nie starczy miejsca, to resztę sobie na ziapu zrobię i tyle. Już mam dwa duże kombajny, to nie będzie problemu. On gdzieś się zablokował. Nie wiem. Tam ma chyba jakieś problemy z pracownikami czasami. O, wymaga zaorania. No ja, bo kukurydza. Może w końcu bym ten pług zmienił, sobie tak myślę. Nie przydałoby się w końcu ten pług wypierdzielić. Na jakiś już obrotowy, fajny. Dobra, 30 ton kolejne. Poszli. Szybkie i wściekłe. Czyli już mam 90 ton, a zrobiłem 2,5 okrążenia. No tak patrząc, to na pewno mi kiszonki nie wejdzie. Na pewno mi kiszonki dużo, jeszcze dużo pola na ziarno zostanie w sumie. Ale właśnie przyjaciel pisał, żebym kupił sobie do żendira przystawkę do kukurydzy, żebym kosił sobie słoneczniki kukurydzy. Trochę do przodu, no bo po co ma się za... No, trochę będzie ten silos, no wiadomo, nie? Ale raczej i tak wszystkiego nie zmieści. Parę tych balin jest, więc na zimę będzie to robić. Zimowy odcinek może być ciekawszy, bo będzie sprzedaż rzepaku i tego wszystkiego i ładowanie bel. Więc jakoś tam sobie zrobię. Ogólnie dlatego zacząłem sobie od tego mniejszego tutaj pola. Zacząłem sobie od tego mniejszego pola krzonki, no bo wiadomo, na tym dużym to jest, by się tak źle nie działo, nie? Bo jak jechał, to jechał i nie był...
Jeszcze ten przejazd i poprzeć, jak powinienem zrobić na tą szczepę. Wiadomo, teraz co kółko coraz mniejsze pole, no to logicznie, że... No i czemu ty żeś się zanotował? Nie wiem, czy to jest przez sześć karny, czy przez co to jest tak... Muszę wejść i go było. Włączyć jeszcze raz, nie? Nie wiem czemu. Nie wiem czemu to on się blokuje. Może to wina mapy? No ale poprzednie kółko normalnie zrobił. No nie wiem. Naprawdę nie wiem, czego to zależy. Dobra, ja do tego wysypać. Może ten jeden poprzeczek tutaj był winowajca. Między słupem a belką się zmieścić i ożył. Nie no, będzie trochę tego dziadostwa. Znaczy dziadostwa, trochę tej kiszonki będzie. No właśnie, trzeba tutaj jeszcze uborkę postawić. A to czarny bus. Nie mógł on 10 sekund później jechać? Teraz tyle czasu przez niego straciłem. Będzie elegancko później to szaferkiem podgarynamy. Bo prawdopodobnie... Może dojść do tego, że Sylas wybuchnie dzisiaj. Jeszcze nie ma czubka tego? Sylasa? Cóż, co weź się to. Wiem, że to może ładnie nie wygląda, jak ustaje ponad Sylosy, no ale... Trzeba jak najwięcej łukać, nie? No bo zaraz się pole skończy, a jeszcze jedno tutaj całe zakończenie, to dużo większe. A, ja nie wiem. To nie. Nie, no, ale ogólnie to lecimy tej masy, leci. No to generalnie w sumie takie malutkie pole by mi kieszonki starczyło, no bo to będzie 150 ton. Nie, no ale jednak te 150 ton to w sumie jednak trochę mało, tak sobie teraz myślę. To mało, no bo ja to praktycznie na raz rzucę do mieszalnika, do miksera. A gdzie to dalej? To jest to, że jest to ten niby inteligentny pracownik, a nie kuspy, bo kuspy myślę, że trochę lepiej sobie poradzi, no ale nie ma tragedii. Dawaj, jedź. Jedź i się nie zatrzymuj. No, w sumie teraz to te karty króciutkie zostaną do usłyszenia, no to w sumie tak z półtorej przyrzepy jeszcze może dać. No, no spokojnie, przecież jedną całą na pewno da. I proszę cię, nie zablokuj się teraz, bo będzie syf. O, patrz, przejechałem.
Gdzieś ty pojechał, synek. Dwadzieścia osiem, 29, dobra, 30. Poszli! Szybkie i wściekłe. Poszli. Nie, no, ale ogólnie to... Jeszcze jest tej kiszonki tutaj zrobione, jest. Ale tam chyba się już też... Miejsce trochę ucieka, no ale... W sumie logicznie, nie? Bo jak może się zwiększać miejsca, które... Jest zapomniany. Czyli to taki teraz 500 ton by weszło? W sumie wtedy miałem 200, nie? Na, wtedy miałem 200 na RPAN i miałem pół... Miałem pół silosu. Dobra, trochę to rozciągnę, po co się idę. Rów tu jest. No i elegancko tak. Da przyczepę? No prawie, nie? Prawie przyczepa będzie jeszcze z tego. Jakby takie badziewie niewielkie zostało, ale... Ale jeszcze odda to te książki, odda. Z 20 ton. Będzie 20 ton, czy nie będzie? Sześć i pół tony już jest. Nie no, 20 to może przesadziłem, ale... Ale 15... No, 15 może być. Też czekaj, bo teraz zwolniło. Dziesięć ton już jest. Nie, nie da 15, co to? 11 w maksie. To więcej niż 11, 11, więcej niż tony to tutaj nie da. O ty, gadzie. Patrz, no muszę zapnąć, bo rury sobie nie wyprostuję, nie? Co za gadzie? Zero pół, pół godziny tylko święta? Ty bez kitu. 27 odcinka jest. Dobra, kość tam majster. A ja... Nie no, ja wysypać jeszcze nie jadę, no bo za mało. No tak jest 20-25 ton, to bym pojechał, nie? Ale nie z 10. No, złapałeś pole? Dobra, to dobrze.
O! Ale żaguje tam mocno fest. Ale zarypał. Nie, bo mi się karnie wyrwiesz. Rypane drzewo. Muszę te trzy badylki tutaj zgnieść. Dwadzieścia dwie tony. 24. Dobra, full. Jeszcze się zablokował łeb. Przejadę się asfaltem, no bo jak już tu jestem. Sześćdziesiąt trzy ciągnikiem po asfalcie, tak. Jesteśmy w niego. Dlatego wziąłem sobie Deutsche, no bo Deutsche jest najlepszy do transportu. Bo szybkość, szybkość. Z tym Fast Track jest jeszcze lepszy, no bo jedzie 70 par. Elegancko. Haj. On się tam zablokował, baran. Więc pewnie będą się go odblokować. Tutaj kolejny przejazd będzie na słupie, więc trzeba będzie ominąć. Jedziesz czy nie? Co najgorsze... Chciałem powiedzieć, że najgorsze jest to, że to jest taki zawijas. Za chwilę. I on się pewnie zablokuje o coś. No ale jednak się widzę, że szybciej jednak zablokował. Jednak dość gładko przeszedł. Aż dziwne, ale tu pewnie przy asfalcie zaraz wyskoczy, że został zablokowany. Zakłada ten kawałek asfaltu, gdzie zaraz będzie przystanek, no to on pewnie zaryje jednego, zająć życie. Kto trąbić, nie widzisz, że kiszonka jest.
Zrobimy sobie jeszcze jeden poprzeczniak i będzie git. Będzie to najgorsze przystanku odtworzone. A na 2T to i lepiej się będziemy tutaj nawracać. No ty... Ty mendo! Nie no, ale dojdzie tutaj do końca, to powinien być pewną przyczepę akurat. Jednak liczyłem, że on to przejedzie tutaj, no ale... No jak widać, myliłem się. Gdzie tam jedziesz? Biał, słyszę. Ciekawe różki ziomki jest. 200 ton? Coś koło tego może być. Coś koło 200 może być już. No raz w sumie zobaczę, to będę wiedział. O 19 kończę odcinek i tyle. I tak będzie chyba z godziną prawie. No, będzie 210 ton. Ja wiedziałem. Nie, no to jednak... Jednak trochę jednak wejdzie w tym co do wyższym. Nie ma tragedii, myślałem, że będzie gorzej. Tu na dwa razy powinien to mieć, na dwa kółka. Za szybko kręcisz kolejny. Czekać jak najdalej tu, żeby się nie powiesił. Chciałem go ręką ściągnąć, ale już nie zdążyłem. To krzaki się obalają, myślę, że tylko kukurydza się obala. Tu się krzakory obalają. Teraz to już ciul, już muszę jechać po tej kukurydzy. Chciałem zapnąć, ale... To dużo bym stracił. Czas. Czemu seria się jeszcze przyblokowała przed drzewem? Nie no, najgorsze jest to pierwsze okrążenie, no bo trzeba to wszystko obkosić. A potem na drugim szkółku to będzie raz waszło. Taki długo? Może i był. Dobra, kręć kolego, kręć. 30 minut. 15 to będzie akurat 45. Właściwie tak przed chwilą się zastanawiałem, czy on zaryje w tym płot, czy nie. A jednak wyszedł na to pierwszy.
że jednak waryje. Wezmę to na dwa razy? No kurde. Jo. Tak na styk, ale... Ale wezmę. No, gdyby ta menda się nie blokowała, nie? To by tak pięknie szła ta książka. Mówię, gdyby to się nie blokowała, to się czkarnę, nie? Co to za kwarza? Niepotrzebny ten kwarza. Patrz, odblokowało się. No, no to w sumie nie na długo. Ale tutaj to do końca chyba pojadę już. Tam. Zaryje? Oczywiście, że tak. To się w sumie tu przy bloku, ja jadę. A ja jadę. Się wysypać. Jak patrzę, to może? Może akurat te silosy będą na te dwa pola. Z jednej strony to dobrze było, żeby starczyło, nie? Bo tu jeszcze wejdzie, a wejdzie ten silos. Interpol. Gdzie jest? Jaja. No zaraz się 6-7 zrobiło. No ja nie wiem skąd to się bierze. No. No i poszli. Poszli i nie wrócili. Dobra, sieczka ładnie sobie leci. Nie mogę mówić, że nie. $11,500 z przejazdu. Który nie był jakiś mega wyczynowo długi. Nie jest źle. Teraz dwa słupy po drodze trafię. Więc no. A potem to już będzie czyste pole. Jak już te dwa słupy się obkosi, to... Wtedy będzie zero przeszkód. Dawaj, dawaj. Jedź, kolego. Dojadę do tych krzaków, dojadę i będę znowu nie trzepę, no ja nie wiem. Teraz przejadę? Jo, to w kolejnym przejeździe będzie lepiej rusy. No ale ogólnie
Ładnie idzie ta książka. Nie powiem, że nie. Jednak kolega do konta prosego przy sobie zrobi pole. Nawet to i lepiej są. Dobra, jadę to wzywać 28 ton kolejny. Co tutaj ciekawego? Nic ciekawego. No, na sapie. Tak to wygląda. 18.50. Flet nagrany. Zobaczę, co się da zrobić, bo może z M-klikiem się uda coś nagrać jeszcze. Ja bym miał przyszły tydzień w sumie praktycznie zaliczony w nagrywaniu. Głosowych odcinków. Byłem głosowy tylko w tygodniu 2, bo była fleta, a fleta już miałem nagranego wcześniej, to nawet... To już jest za październik odcinek, no ale wiadomo, muszę nagrać to, bo... Jak tego nie nagram, no to będzie lipa. Tak jak mówiłem, jak chcę... Do nowego farminga może się nie uda, ale do końca roku na pewno fleta skończyć. Już teraz będzie zima, to będzie pieniądze, to będą pola. Tam będzie gospodarka, to może uda mi się to nagrać. Nowy ciemnik musiał, nowy ciągnik z ciemnikiem musiał przyjechać. Najprawdopodobniej fan by musiał jechać. Ten co był ostatnio, bo on był dość fajny. Czyli ten fan był mocniejszy nawet od tego wyśmarań. Ale nowy siemnik to musi być, no bo wiadomo. Nie? A ta szóstka? A i na szóstka, no ale... Trochę schodzi szóstką. Co kółko będę się w tym miejscu blokował? Bez sensu. No jedź! I teraz co zrobisz? Czy nakręci tutaj, czy będzie jechał do kąta prostego? No, nakręcił jednak. Ale tu już będzie kąt prosty. Dobra, 14 ton. O! Myślę, że jeszcze dwa kółka takie tu wygibasy. I będzie wtedy już to wykoszone. No! Dwa kółka i będzie ładnie prosto tutaj. Potem jak już ten cypek tu zniknie i będzie tylko ten długi prostokąt, to też będzie szło, nie? Już nie będzie tyle kręcenia na... No kurde, nie wiem czy wejdzie to w jeden z... silos. Do chuja. Trzeba szybciej kręcić, bo tutaj była kuryza. Chwa, jakie zakręty zrobił Romany. Nie, on musiał być pierwszy, bo on musi przede mną nakręcić. 25 ton, więc... No czemu on się tak blokuje? No nie wiem. To jest raczej wina map. Ty.
na full szerokość, wiesz, jak mi się podoba. Dobra, stój. Jak już stoję tutaj, to trzeba do siebie chodzić na scenie. Trochę będą się podgarnąć, no ale to wiadomo. Ten balot pięknie by ten wyleciał w idealnym miejscu. Tak sobie włożę, tu już 300 ton na flosie. Zarabia. Tak sobie włożę i włożę tę kiszonkę. No i gitara. Tu? W sumie na session pojadę ten kawałek. No zanim tam nakręci, to... Nie warto się nawracać. W taki krótki przejazd, a jeszcze 2 tony dało. No dawaj, dawaj, dawaj. Nie mam całego dnia. No i już jedna odnoga na polu mniej, nie? No 3 minuty odcinka, no to w sumie jeszcze jedną przyczepę zrobię i koniec. No i cyk. Elegancko tej. Kręć, kręć, kręć. Daleko stoi przecież. Ale on tam żegluje ładnie. I czemu on się tam zablokował? Tego nie mam pojęcia, no ale... Trzeba było skorzystać z zakazu, nie? Na miniaturki. No kurde, tak teraz koszę i koszę, to może i faktycznie w ten jeden z tego zejdzie. Tu wiadomo, co przejazd teraz mi zostało. Bez przesad. Pole wymagało wałowanie. No to wałowanie dużo by nie dało.
No i idą. 27, 28, 29 i 30. Akurat 30 przysłupienie. Znaczy, no tam trochę dosłupa się z baku. Natomiast tonę więcej przyczepy, no to... No to by akurat do tego dosłupa brakło. No i to nic. Czy zaraz znowu zablokuje? No tak to jest. Dobra, jest 19. Założę tą przyczepę. 300 ponad tą zrobiłem. Kieszonki na odcinku. Ponad 300 ton do jakiegoś odcinku zrobisz. To jest dobry wynik. Gdzie można powiedzieć, że trzeba samemu wozić cały czas. No bo nikt mi nie pomaga. No wiadomo, jakby ze mną ktoś grał, no to by było lepiej, nie? W tym czasie trzeba sobie wysypuje, no to już drugi by miał praktycznie pół przyczepy. Dobra. 320 ton jest. Ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się ciepłutko, cześć i papa, strzałeczka.